Sierpień 80 roku porwał nas wszystkich tutaj w Trójmieście do poparcia strajku stoczniowego. Z każdą chwilą, z każdym dniem było nas coraz więcej i to było to, co nas wszystkich zgromadziło w jednym miejscu i spowodowało, żeśmy się mogli poznać. Po strajkach sierpniowych oczywiście działalność organizacyjna Solidarności, aż do czerwca, lipca, kiedy był pierwszy zjazd regionalny w Gdyni. I wtedy byłem jednym z delegatów na ten zjazd z mojego zakładu pracy i tam zostałem wybrany do zarządu regionu, a stamtąd do prezydium. Zostałem członkiem prezydium, miałem dział interwencji w regionie gdańskim. Potem w sierpniu 81 roku był pierwszy zjazd krajowy i z ramienia regionu gdańskiego byłem delegatem na ten zjazd, a także zostałem wytypowany na współprowadzącego pierwszy zjazd krajowy Solidarności z ramienia regionu gdańskiego. Po pierwszym zjeździe krajowym no już zbliżaliśmy się do końca roku, do 13 grudnia i 13 grudnia, ponieważ nie byłem internowany, rano sytuacja była zupełnie jasna. Trzeba było zawiązać strajk, a więc naprzód pojechałem rano do zarządu regionu, tam zarządziłem ewakuację, tego co się jeszcze dało ewakuować i następnie przybyłem tu na teren Stoczni Gdańskiej. Byłem jednym z pierwszych i jako członek prezydium zarządu regionu zobligowany statutem związku i oczywiście przysięgą, którą żeśmy składali, podjąłem decyzję o powołaniu strajku regionalnego. No i wówczas przybyli jeszcze inni koledzy z innych zakładów, uzupełnili moje stanowisko, poparli je, no i stanęliśmy w strajku 13 grudnia. No po rozbiciu strajku, no przywódcy oczywiście byli szukani, zostaliśmy stopniowo wyłowieni, skazani wyrokami i osadzeni w Potulicach koło Bydgoszczy. I tam przesiedziałem, naprzód dostałem 3,5 roku więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku i odsiedziałem rok i 22 dni w Potulicach z tego wyroku. Zostałem ułaskawiony na mocy uchwały Rady Państwa i wróciłem do swojego zakładu. Obecnie jestem sekretarzem Stowarzyszenia Godność i członkiem Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki. Dziękuję. I teraz w takim razie przystąpimy konkretnie. Nie przeszkadza nam ten wiatr? Tak? No, przeszkadza trochę. Znaczy słyszymy go, ale też nie widzimy tego. No dobrze. Czy mogę? Ja już w paru wypowiedziach spotkałem się z takimi uwagami, że pewna rysa w Solidarności zaczęła się już w 80 roku, że ona polegała na walce o wpływy dwóch ugrupowań związanego z Kościołem, bliskiego Kościołowi, patriotycznego odłamu, no z grupą bardziej liberalnie nastawioną, w pewnym znaczeniu słowa liberalizm oczywiście, w pewnym, mniej patriotycznie nastawioną. Czy walka tych frakcji była dla Pana obserwowalna podczas pierwszego zjazdu Solidarności? Jak to wyglądało w kontekście tego, co Pan opowiadał, kiedy chciano Lecha Wałęsę odsunąć od związku? Gdybym mógł prosić od pełnego zdania, tak żeby to umieścić od razu w czasie i przestrzeni.
Proszę pana, od samego początku istnienia Związku, po pierwsze powstał konflikt między Lechem Wałęsą a Anną Walentynowicz. Ja byłem jednym z członków powołanym przez plenum zakładów regionu gdańskiego w 80 roku do rozstrzygnięcia tego sporu. Tam już były początki pewnych napięć, pewnej walki, jaka zaczęła toczyć związek. Jak powiedziałem panu w rozmowie osobistej wcześniej, Solidarność, ta krystaliczna, powstała w Stoczni Gdańskiej i trwała 2 tygodnie. Falą nośną tej Solidarności krystalicznej, która trwała tutaj o właśnie 2 tygodnie, był fakt wyboru papieża i jego nauczanie. I bardzo ważny moment, który nas tutaj w stoczni zjednoczył, a który potem w sposób naturalny wygasł. Otóż ludzie w stanie napięcia strajkowego w sierpniu 80 roku trwali w tym strajku między innymi dlatego, że w czasie tego strajku zaczęli się modlić. Modlitwa w czasie strajku była czynnikiem jednoczącym i ona dała podstawę do solidarnego współdziałania ze sobą. Słyszę czasami takie głosy: byłem w Solidarności. Ale pytanie drugie brzmi: czy potrafiłeś budować Solidarność swoim zachowaniem, swoim współdziałaniem z innymi ludźmi? I ten etos Solidarności, ten początkowy etos, który tu się zrodził w stoczni, był erodowany, był rozbijany przez te napięcia, które zaraz się zaczęły po strajkach. To znaczy, zaczął się wyścig po pierwsze ambicjonalny. Kto jest ważniejszy? To ma większe wpływy. Potem było to crescendo, które pan wspomniał w trakcie pierwszego zjazdu Solidarności. Ja to obserwowałem. Oczywiście byli delegaci, było prawie, przeszło 800 delegatów z całej Polski. Uchwalaliśmy program zjazdu, ogłosiliśmy posłanie do narodów Europy Wschodniej, które zbulwersowało wiele państw. I wtedy już było widać rozmaite opcje polityczne, które próbowały na ruchu Solidarność ugrać swoje interesy polityczne, czysto polityczne. Solidarność jest pojęciem etycznym. Natomiast pod płaszczykiem tego działy się właśnie te rozgrywki, które potem zaowocowały takimi napięciami, które tą Solidarność rozrywały w różnych kierunkach i powodowały, że to słowo było aplikowane, stosowane do rozmaitych gier, ugrupowań albo liberalnych, albo właśnie bardziej nastawionych konserwatywnie narodowo. A jak doszło, czy była przeciwko temu jakaś opozycja na pierwszym zjeździe, żeby uznać nauczanie Jana Pawła II za oficjalnie, za naukę, według której, bo były przecież takie dokumenty, o ile wiem, zjazdowe, za dokumenty zjazdu. Przepraszam, mówię nieskładnie, ale wie pan, o co mi chodzi. Wiem. Proszę pana, opcja, jeśli chodzi o
nauczanie Jana Pawła II na pierwszym zjeździe krajowym miała swoich przeciwników, ale generalnie w głosowaniu większość zjazdu opowiedziała się za aprobatą dla nauki Jana Pawła II jako nurtu społecznego w nauczaniu papieskim i identyfikowała się z tym nauczaniem. Tak, to prawda. Czy byli to ci, którzy byli przeciwni, to byli ci sami ludzie, którzy chcieli odsunąć od przewodnictwa związkowi Lecha Wałęsy? Proszę pana, podział nie przebiegał, nie pokrywał się dokładnie z tym. Tylko jeśli od pełnego zdania można prosić. Podział polityczny, na pierwszym zjeździe krajowym niekoniecznie wykluczał aprobatę dla nauczania Jana Pawła II. A jak to było z tą próbą odsunięcia Lecha Wałęsy na pierwszym zjeździe? Tutaj odegrał pan przecież istotną rolę. Co pan wtedy powiedział, bo tak słyszałem dużo, ale mało kto potrafił to streścić. Ja nigdy tego nie referowałem. Jest pan pierwszym człowiekiem, któremu w tej chwili na potrzeby właśnie Wideo Gdańsk relacjonuje tę sprawę. Tylko od pełnego zdania, żeby można było to w montażu, żeby się tłumaczyło. W trakcie pierwszego zjazdu krajowego był taki punkt, który dotyczył wyboru przewodniczącego związku. Było paru kandydatów na to stanowisko, oprócz Lecha Wałęsy. Był Andrzej Gwiazda, był Marian Jurczyk. I w trakcie zjazdu trwały zakulisowe podchody, aby przeforsować swoich kandydatów. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że Lech Wałęsa ma największe szanse i właściwie powinien być przewodniczącym z wielu racji i motywów. Natomiast była opcja, którą reprezentował Jacek Kuroń, Adam Michnik, którzy nie tyle chcieli Wałęsę utrącić, ale chcieli, aby został przewodniczącym przy minimalnym poparciu sali. To znaczy, żeby on został przewodniczącym, ale nie miał maksymalnej ilości głosów. I na sali był dylemat, bo zanosiło się na to, że głosy będą rozstrzelone i rzeczywiście tak będzie. I w pewnym momencie Lech Wałęsa się zdenerwował, ja byłem przy nim, bierze do ręki mandat i oddaje komuś, zdaje się mnie czy koledze. Ja ten mandat chwytam i mówię: Lechu, nie wygłupiaj się, musisz startować. Była taka chwila załamania u niego. Jak przyszła kolej na mnie, wyszedłem na mównicę i powiedziałem mniej więcej w tym sensie, że oto stoimy w sytuacji, kiedy możemy wszystko przegrać. Nie możemy w czasie gry w szachy podrzucać szachownicy, bo przegramy. Musimy wybrać Lecha Wałęsę. Musimy wybrać Lecha Wałęsę na przewodniczącego. Ponieważ jest to jedyna osoba w tej chwili, która może zabezpieczyć jedność związku. Czy nam się to podoba, czy nie, czy lubimy Lecha Wałęsę, czy nie lubimy Lecha Wałęsy, w tym momencie musimy być pragmatyczni. To mniej więcej
istota sprawy, którą wtedy przekazałem mniej więcej. Zeszedłem z tej mównicy, no i wtedy moje koleżanki, które siedziały tam w ławkach, podeszły do mnie i powiedziały: Staszek, czyś ty sobie zdajesz sprawę, coś ty zrobił? Tyś w ogóle wywrócił całą koncepcję. Kuroń z blat. Ja powiedziałem, no to trudno. Ale nastąpiło głosowanie, no i Lech Wałęsa przeszedł 56 chyba głosami, procentami głosów. W każdym razie tak wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o tamtą sprawę z okresu zjazdu krajowego. Ale cały czas trzeba sobie zdawać sprawę, że na zjeździe z jednej strony myśmy wypracowywali nasz program związkowy, społeczny dla Polski wtedy. Z drugiej strony na tym samym zjeździe toczyła się walka polityczna, która miała na celu zagospodarowanie tego żywiołu społecznego, jakim była Solidarność, oczywiście w swoją stronę. I z trzeciej znowu strony na krajowym pierwszym zjeździe w hali Oliwii, jakby ktoś był bystry i miał dobre oczy, to by mógł zobaczyć wszystkie możliwe wywiady ówczesnego świata. Począwszy od Mossadu, a skończywszy na wywiadzie Watykanu. Siedzieli na trybunach i obserwowali, co się dzieje na dole. Była piękna sceneria, kapitalna. A jaką rolę w tym pierwszym zjeździe odgrywała myśl nauczania Jana Pawła II? Czy była to realnie odczuwany realnie wpływ tej myśli, czy był to tylko frazes, którym czasem się przerzucano? Ja myślę, że na pierwszym zjeździe myśl Jana Pawła II, ona się przewijała i to się przewijało za sprawą po pierwsze obecności Kościoła. Myślę tutaj o księdzu Józefie Tischnerze, który wygłosił w czasie pierwszego zjazdu bardzo mądre i piękne kazanie o etyce Solidarności, która właśnie gruntowała i przypominała nauczanie Jana Pawła II, które postawiło w centrum nie interesy polityczne, nie pieniądze, nie władzę, tylko osobę człowieka. Osoba człowieka była centralnym punktem nauczania Jana Pawła II, który pragnął, aby wokół tego momentu nabudowywała się cała myśl związkowa, społeczna, polityczna, żeby się wokół osoby ludzkiej nabudowywała troska o dobro wspólne, o siłę państwa, o odbudowywanie człowieka w człowieku. To wszystko, co było tak systematycznie niszczone przez komunę przez 45 lat, 50 lat, to było właśnie uderzenie w podstawy nauczania Jana Pawła II. Wydziedziczenie człowieka z własności. Zabijanie ludzi w obozach. Potem zniewalanie ludzi strachem ekonomicznym na przykład. Codziennym doświadczeniem ludzi było niemożność podejmowania samodzielnych decyzji w tamtym systemie. No i oczywiście doświadczanie, codzienne doświadczanie deptanej godności. I z tych zgliszcz, z tych gruzów
Jan Paweł II postanowił nas powoli, systematycznie podnosić. I wiemy, jak to robił. Od dnia 16 października 1978 roku, jak wprowadzał nas w ten nowy świat poprzez swoje wypowiedzi, poprzez swoje gesty, poprzez swój stosunek do ludzi i do tej prozy życia, która nas wszystkich bardzo bolała. I myśmy musieli przejść przez ten ból, który narastał przez kolejne stacje naszych zrywów narodowych. Oczywiście po II wojnie światowej. To był rok 56, to był rok 70, to był rok 76 i wreszcie 80. I ten ból trwa do dzisiaj. Bo do dzisiaj, mimo że mamy wolność, nie potrafimy tej wolności mądrze zagospodarowywać. Do dzisiaj nie jest prawnie zabezpieczone poszanowanie godności człowieka. Złe rządy w kraju właśnie niszczą ten etos solidarności. Prawo nie jest budowane pod te zabezpieczenia etyczne, o których mówił zarówno papież Jan Paweł II, jak i ksiądz Tischner. Prawo powinno tak być konstruowane, aby zabezpieczało tą podstawę etyczną osoby ludzkiej, a nie interesy doraźne, jak to gołym okiem możemy się na co dzień naoglądać. Czy myśli Pan, że w nauczaniu Jana Pawła II, oprócz uniwersalnego przesłania chrześcijańskiego, była również duża dawka, jeśli można tak powiedzieć, może trochę niezręcznie, po prostu polskiego patriotyzmu? I połączenie obu tych elementów stanowiło o sile tego przesłania w Polsce, a jednocześnie znalazło swoje odbicie w etosie Solidarności, która przecież nie była tylko związkiem zawodowym, ale była pewną... Ale nie chcę podpowiadać. Chyba moją intencję Pan rozumie. Proszę Pana, na pewno tak, jak Pan to sformułował, było. Tylko jeśli można... Trzeba sobie zdać sprawę, że państwo polskie brało swój początek z roku 966 za sprawą genialnej decyzji księcia Mieszka I, który ściągnął chrześcijaństwo na ziemie lechickie poprzez Pragę, a nie poprzez Niemcy. To była bardzo dalekowzroczna, mądra polityka księcia Mieszka, który właśnie pierwszy dostrzegł konieczność połączenia tych dwóch nurtów. I Polska w swojej państwowości opiera się na tych dwóch nogach. Z jednej strony jest nasza polska, lechicka tożsamość, tradycja, obrzędowość i to wszystko, co nas stanowi. A z drugiej strony jest ta druga nić, którą wprowadził Kościół katolicki wraz z chrześcijaństwem. I te dwie nici się tak splotły, że jak się patrzy w historię Polski, to one są tożsame. I ta nić chrześcijańska, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, takich jak na przykład było obalanie komunizmu, było tym niezbędnym wspomaganiem, bez którego my byśmy się wszyscy rozpierzchli. Bo Kościół dawał to oparcie etyczne, dawał to oparcie refleksyjne i papież niewątpliwie swoim nauczaniem wyciągnął te rzeczy i wzmocnił. A ponieważ one w nas tkwiły, ponieważ ten ból, który w nas narastał, w ludziach narastał ten ból,
ten ból brał się właśnie z rezonansu z tymi wartościami. Gdyby te wartości w ludziach nie drzemały, nie były przysypane popiołem, ale tkwiły tam, to by nie było tego bólu. Ludzi bolało to, że zręby ich tożsamości, które wynieśli z domów rodzinnych, z historii, od ojca, matki, dziadka, są deptane, są niszczone. I papież to wszystko genialnie wyciągnął, połączył i nam podał. Wprost nam podał. A jednocześnie papież, kiedy się pojawił na scenie w 78 roku, to Polacy poczuli, że mają polityczne zabezpieczenie zewnętrzne, mocne zabezpieczenie polityczne i moralne w jednym z nas, który stanął bardzo wysoko. I na zasadzie mechanizmu identyfikacji poczuli się silni. Papież odbudował w nas poczucie ojcostwa, to czego nam bardzo brakowało. I wlał w nas odwagę. I myśmy czuli, chociaż nie mówiliśmy o tym, myśmy czuli, że cokolwiek teraz zrobimy, to będziemy asekurowani. Ponieważ on stoi tak wysoko, że z nim się będą liczyć i Amerykanie, i prawdopodobnie Rosjanie, i wielu innych możnych tego świata. Więc ten skok, któregośmy dokonali w sierpniu 80 roku, to był skok z nieuświadomioną do końca asekuracją ze strony papieża. A czy myśli pan, że te wskazania Jana Pawła II, ideały jego nauczania, ideały Solidarności, zostały przez ludzi Solidarności wtedy, kiedy zaczęli odgrywać wiodącą rolę w państwie, po 89 roku zrealizowane? Bardzo mi jest trudno to powiedzieć, ale muszę. Bardzo wielu ludzi, którzy powoływali się na Solidarność, jeździli do Rzymu, odwiedzali papieża, całowali go w pierścień i tak dalej. Nie mieli zamiaru realizować jego nauczania. Traktowali papieża i Kościół jako łyżkę do butów. Jako falę nośną. Dla swojej własnej politycznej trampoliny. Nie widać było u tych ludzi, którzy zajmowali się polityką, którzy się powoływali na Kościół, na papieża, na Pana Boga, tej cechy, którą należy określić jako spójność zachowania między myślami, słowami i czynami. Brak spójności kazał wielu ludziom zastanawiać się, z kim mamy do czynienia, tak naprawdę. Ponieważ tu się nie zgadza rachunek, tu się nie zgadza bilans. Czy to, o czym Pan mówi, również etosu Solidarności i haseł, które Solidarność miała wypisane na swoich sztandarach, że posłużano się nimi w sposób instrumentalny? Jeśli można od pewnego zdania to powiedzieć. Proszę Pana, bardzo wielu ludzi, którzy byli w Solidarności i powoływali się na jej ideały, nie zdało egzaminu w sytuacjach próby.
dla historyka będzie bardzo ciekawą sprawa, jaką rolę polityczną w rozgrywce o uwolnienie obszaru okupowanego przez Związek Radziecki odegrały te osoby w stanie wojennym, które w momencie wprowadzenia stanu wojennego zdecydowały się autorom stanu wojennego przeciwstawić i czynnie w Polsce zaprotestowali. W Stoczni Gdańskiej, w kopalni Wujek i w wielu innych miejscach w Polsce. I za to poszli do więzienia. Nie do internowania, tylko do więzienia. Dla historyka powinna być to bardzo ciekawa sprawa do analizy. Jaką rolę ich siedzenie w więzieniu odegrało, jak mocno ważyło w rozgrywce między prezydentem Stanów Zjednoczonych, Reaganem, a Breżniewem. Bo to byli zakładnicy polityczni. Wtedy jeszcze nic nie było rozstrzygnięte. Jaka w tej grze była również rola Jana Pawła II? I jaka w tej grze, właśnie bardzo dobrze pan to uchwycił, była rola Jana Pawła II? To gdyby pan był tak dobry powtórzyć to bez odniesienia się do tego, co ja mówię, bo to wtedy... Dobrze. Jan Paweł II w tym momencie, o którym mówię, wtedy, kiedy nasi koledzy, koleżanki siedzieli w więzieniach, brał udział w tej rozgrywce. To była rozgrywka prowadzona między papieżem, Reaganem z jednej strony i Breżniewem z drugiej. I był ten ciężar ceny Solidarności, płacony realnie za wielu ludzi, którzy wtedy siedzieli w więzieniach. To był heroiczny moment Solidarności. I właściwie wtedy, kiedy trzeba było zderzyć swoją postawę pokojowego rozwiązywania problemów, które głosiła Solidarność. Solidarność szła drogą pokojową. Solidarność nie wzywała do rozwiązań ostrych, krwawych i wojskowych. I w tym momencie niewielu ludzi w Polsce zapłaciło taką cenę. To był czas właśnie prawdy o ludziach Solidarności. I potem dalej też był czas prawdy o ludziach Solidarności. Ilu z nich moralnie, charakterologicznie wytrzymało próbę nacisku, przekupstwa, choroby władzy? Ilu z tych ludzi pozostało wiernych tym ideałom, które można byłoby streścić w tym, co mówił Jan Paweł II na Zaspie? Na Zaspie powiedział: Solidarność to jest jedni drugich brzemiona noście. Tak jak mówił to święty Paweł. A potem przy kolejnym swoim pobycie w Trójmieście połączył Solidarność z miłością. Nie ma solidarności bez miłości. Czyli nie ma współdziałania między sobą, między ludźmi, bez poszanowania autonomii, osobowości czy osoby drugiego człowieka. I to była ta kwintesencja jego nauczania, które jakby doprecyzowało słowo pojęcie solidarność. Bo potem przyszła refleksja. Przecież może być solidarność kłamców, może być solidarność złodziei, może być solidarność oportunistów, tchórzy i tak dalej. Solidarność sama w sobie siebie nie tłumaczyła. Ona musiała być przypisana
do obrony człowieka. I ze względu na obronę człowieka ona miała tą wartość nośną i tą wartość łączącą ludzi. No, w tym samym czasie, kiedy była msza na Zaspie w 87 roku, również Jan Paweł II wygłosił takie słowa, że każdy ma swoje Westerplatte. I to jest prawda. Ale mógłby pan od pełnego zdania to powiedzieć? Każdy człowiek ma swoje Westerplatte w tym sensie, że każdy człowiek stoi wobec takiego oto dylematu. Ja mogę przegrać swoje życie, a mogę je wygrać. A w związku z tym istotnym momentem jest, jakie decyzje podejmuję. I na co moje decyzje są nakierowane. I to powiedzenie z tego przyczółka bohaterskiej obrony z 1939 roku, każdy ma swoje Westerplatte, jest przesłaniem skierowanym do każdego człowieka. Każdy człowiek stoi przed tym wyzwaniem na co dzień. Czy jest coś, co nie zapytałem, a wydaje się panu, że powinno w takim filmie być powiedziane? Jeżeli tak, to proszę to powiedzieć. Otwarte pytanie. Mam przekonanie, że ludzie oczekują dziś, jakie przesłanie sprzed 28 lat na dziś dla ludzi jest aktualne z tamtego zrywu Solidarności 80 roku. Jestem pewien, a nawet wiem na pewno, że tym przesłaniem Solidarności sprzed 28 lat jest to, aby ludzie w Polsce, kobiety i mężczyźni, młodzież, zaczęła to przesłanie Solidarności przekuwać w siłę moralną każdego dnia, w siłę zdobywanej wiedzy, w siłę wzajemnej współpracy, w siłę mądrych decyzji i w siłę zaangażowania w sprawy polityczne i społeczne Polski. Chcę jeszcze powiedzieć dodatkowo, że my w Polsce nie zbudujemy demokracji. Demokracja w Polsce będzie kulawa, jeżeli Polacy nie zaangażują się na co dzień w jej budowę. Demokracja wymaga przede wszystkim mądrych decyzji i ponoszenia odpowiedzialności każdego z nas na co dzień za swoje decyzje. Chodzi o to, żeby w Polsce rzeczywiście nie było takiej sytuacji, że mamy oto demokrację papierową, demokrację kolesiów, demokrację układów i jednocześnie mamy bierną, inertywną masę ludzką, która tylko punktuje i krytykuje to, co się dzieje na górze. I to jest przed nami, i to jest przesłanie Solidarności. Musimy się zaangażować. Bez zaangażowania nie urządzimy sensownie naszego domu. O sens gospodarzenia we własnym domu chodzi przede wszystkim.
pytanie. Czy myśli pan, że nieprzypadkowo główne cele, jakie sobie stawiali komuniści i służby specjalne, między innymi, ale nie tylko, to było zerwanie z tradycją tej pierwszej, jak to pan określił, krystalicznej Solidarności i w miejsce jej powołanie czegoś, co by było sterowalne z zewnątrz. Tak, taka była motywacja komunistów od początku. Od pełnego zdania się można prosić. Proszę pana, stan wojenny wprowadzono z rozmysłem i stan wojenny był zaplanowany dużo wcześniej niż 13 grudnia. Sytuacja była taka, kiedy towarzysze z KC zobaczyli, na co się zanosi w sierpniu 80 roku, że oto grozi nam restytucja, czyli powtórka z Polski przedwojennej, w myśl hasła Bóg, honor, ojczyzna, to postanowili ukręcić temu łeb, ale jednocześnie zyskać coś na tym. Trzeba było tak postąpić, aby wykorzystać zryw Solidarności, ale utrącić kierownictwo. To kierownictwo z 80 roku. I dlatego wprowadzono stan wojenny. Stan wojenny był aktem tchórzostwa ze strony upadającego systemu. Oni się bali przede wszystkim, że jak Solidarność zacznie rządzić w Polsce, to oni nie tyle zawisną na drzewach, tylko nie załapią się na profity ekonomiczno-państwowe. I stan wojenny był po to, żeby dać im czas i miękkie lądowanie. Zyskali niestety sojuszników, komuniści, w części opozycji. I część opozycji dogadała się z komunistami. Natomiast wszyscy ci ludzie których mieli dobrze rozpracowanych, a którzy mieli właśnie chęć pójścia dalej, zostali naprzód zamknięci do więzień, a potem wyeliminowani informacyjnie z mediów. A jak wiadomo, w mediach kogoś nie ma, to go nie ma. I w ten sposób wielu z nas po prostu zostało wyciszonych. I proszę pana, i potem oczywiście to wszystko było dopracowane formalnie, bo przecież okrągły stół i gruba kreska to był wielki akt rozgrzeszenia nad tymi wszystkimi przestępstwami, jakie się w Polsce działy. Nikomu włos z głowy do dzisiaj nie spadł. Brak lustracji, brak dekomunizacji i brak reprywatyzacji do dzisiaj powoduje to, że mamy te zawirowania polityczne, jakie mamy. Czesi już to zrobili, Niemcy zrobili, myśmy tego nie zrobili. Bo taki był układ. I oczywiście to, co się dzieje, jest dalekie naturalnie od tego, co mówi na przykład Ewangelia. Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Jest bardzo dużo pokrętności, jest bardzo dużo kłamstwa, jest bardzo dużo rozmaitych miraży, natomiast nie ma konkretnych decyzji, które by oczyściły przedpole. A jak powiedziałem kiedyś w wywiadzie wcześniej, naród, który nie potrafi rozliczyć się ze swojej przeszłości w oparciu o dobro i zło, sens, bezsens, przyzwoitość i podłość, no będzie skazany na gnicie. Bo co przekażemy młodemu pokoleniu? Jakie przekażemy kryteria stałe, etyczne?
Już dzisiaj widzimy, do czego prowadzi wyeliminowanie etyki z życia społecznego. No to są narastające destrukcje, uzależnienia, alkoholizm, narkomania, agresja, niewiedza u ludzi. I to są wielkie problemy, które w tej chwili nas z powrotem stawiają wobec konieczności zastanowienia się, co zrobić z etyką. Etyki się nie da schować. Etyka jest fundamentem i musi być postawiona na pierwszym miejscu, jeżeli państwo ma być silne, a naród ma się rozwijać. Chyba dobra jest puenta. Już wyczerpałem swoje pytanie. Panie Mietku, bardzo miło, wyczerpałem. No to ślicznie, to pięknie. To cóż, no bardzo dziękuję, chyba że pan ma jeszcze nie dosyć coś powiedzieć. Właśnie się zastanawiam, czy jeszcze czegoś nie powiedzieć. Mogę już być w tej chwili małolotny przy 7 wywiadzie z rzędu. Jeszcze dopowiem tylko jedną rzecz. Jest taka książka autorstwa Jana Pawła II, kiedy był jeszcze kardynałem. Dotyczy małżeństwa. Mianowicie Miłość i odpowiedzialność, tytuł tej książki. Właśnie życzyłbym sobie, żeby ludzie w Polsce z każdym dniem dorastali do wyzwań tej książki. To przede wszystkim, żeby dorastali do mądrej, odpowiedzialnej miłości. Mądrej, odpowiedzialnej miłości. I do osobistej odpowiedzialności za wszystkie decyzje, jakie każdy z nas podejmuje na co dzień. I myślę, że to dorastanie nasze do tych dwóch cnót miłości i odpowiedzialności, jeżeli się zacznie, jeżeli będzie się stawało ciałem, to będzie najlepszym wypełnieniem testamentu Jana Pawła II.